Serdecznie witamy Was w telewizyjnej lekcji Divina w trzecią niedzielę wielkanocną. Ksiądz Cały Tlaskowski, Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Ksiądz Aleluja. Muszyński, aleluja. Dzisiaj jest niedziela biblijna. Posłuchajmy Ewangelii według świętego Łukasza, 24 rozdział. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz on rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się, duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma, i rzekł do nich: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka. Pięknie. Co robią apostołowie, co robią uczniowie Jezusa? Opowiadają. Są razem przede wszystkim, tak. Bo byli wspólnotą rozbitą, dwóch z nich zdezerterowało, ale Pan Jezus pozwolił im przeżyć takie zmartwychwstanie duchowe i się nawrócić, czyli wrócić do Jerozolimy, czyli na drogę Jezusa. Tak. Był moment, kiedy doświadczyli Eucharystii z Chrystusem w tej wsi Emaus. I jak zobaczyli Zmartwychwstałego, on im właściwie zniknął z oczu, ale przestał być jakby z nimi, bo był w nich. Tak. I to sprawiło, że mają zwrot w swoim życiu. Zamiast uciekać, wracają do Jerozolimy, żeby opowiadać o swoim doświadczeniu. Nie, i tutaj widzimy właściwie, to jest ważne, byciu uczniem Jezusa Chrystusa, to doświadczenie, mieć ten zwrot, te zwroty nawet tak powiedzmy, bo może być nie raz w życiu, te walki i zmagania, aby być przy Chrystusie i dla Niego. I jest o czym opowiadać, jest czym się dzielić. Nie? Po sobie nie tylko w sensie mistykami, modlą się tak nazwijmy, ale dzielą się też tym, co Jezus w ich życiu zrobił, czego dzisiaj nam bardzo brakuje. Myślę, że w jakichś wspólnotach, oczywiście nie w jakichś, tylko konkretnych kościelnych to się dzieje, ale w naszych domach, to mnie martwi, nie? W naszych rodzinach tak mało się w ogóle mówi o Chrystusie i przekazuje wiarę. A gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Tam, gdzie rozmawiamy o Jezusie, on sam staje się obecny, jest obecny między nami, tak. I to obecny nie w sposób jakiś bierny, ale właśnie aktywny, przynosi pokój, czyli pełnię Bożych darów. Ich reakcją jest trwoga i lęk. Po prostu wyłazi z nich to, co w nich się działo od dawna, prawda? Tak. Więc ta Jezusowa obecność jakby to wydobywa i pozwala od tego się uwolnić, co ich wcześniej pętało w jakiś sposób. No, bo Jezus mówił, nie, że idźcie, głoście, i nawet jak nie przyjmą tego głoszenia, to ten pokój do was wróci, będziecie jeszcze bardziej szczęśliwi. Jeszcze będzie jakby więcej mojego życia w was. To chyba normalne, że mają lęk, no pomyślcie sobie, że idziemy na cmentarz, a potem umarły staje w domu. Myślę, że ten lęk nie bierze się z tego, że zobaczyli martwego Jezusa, który żyje, tylko lęk w nich siedział z powodu tego, że byli przerażeni tym, co się stało z Jezusem. Zrozumieli, że Jego nauka poniosła klęskę. Tak. Że ta wiara nie ma sensu, że to, w co zainwestowali tyle życia, okazało się wielką przegraną. To ich chyba głównie
przerażało. Albo nie wiedzieli, co z tym zrobić. Jak to dalej ma się... Może nie tylko bezsens widzieli, ale widzieli, że no nie wiedzieli chyba, co dalej robić z tym wszystkim. Gdzieś tam nie mogli wymazać ze swojej pamięci tych cudów, które widzieli przecież, w których uczestniczyli za życie Jezusa, nie? Ale jeszcze nie był im, ta moc wysoka nie była dana, o której mówi końcówka Ewangelii. Ale patrzcie, popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie mnie, przekonajcie się, że nie jestem żadną zjawą, żadnym duchem, tylko że mam kości i tak dalej. No, wydaje mi się, że na początek jest najnormalniejszy taki fizyczny lęk. No, widzimy kogoś, no, Jezusa, i teraz no, no, wzbudza w nas tą zwyczajną trwogę. No dotknij, nie? Że to ja jestem. Nie? To jest pierwsze, że no, nie jestem duchem, nie przyszedłem was straszyć. Ale no, potem się dopiero włącza to całe myślenie. I zaraz do tego dojdziemy, nie? Że Jezus musi oświecić ich umysły. Warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że oni przed chwilą mówią, że widzieli Pana. Jedni i drudzy opowiadają o tym z radością, a po chwili czują trwogę i lęk, nie? Jakby się miesza jedno z drugim, nie? Jest takie, śmierć zwarła się z życiem, światło z ciemnością, radość z lękiem. To nie tak łatwo się z tego wychodzi. W nas chyba też tak samo jest. Ja myślę, że nie chyba... Raz przeżywamy radość, a po chwili znowu dopada nas to, co dawniej. Pewnie byśmy podzielili na to, nie chyba. I to jest dla mnie też taka ciekawa tajemnica mojego istnienia, tam powiedzmy z Jezusem, że wielokrotnie te momenty się jakby też właśnie nawarstwiają, powracają. Pewne wątpliwości, trzeba wchodzić właśnie w nawrócenie. Ale widzę tu jedną rzecz jeszcze, chciałbym powiedzieć. Wiecie, po tej niedzieli też miłosierdzia Bożego. Jak Jezus kocha, nie? Jak wychodzi naprzeciw, jak chce pomóc, nie zostawia człowieka w tym stanie, tylko przychodzi i chce im pomóc. Po prostu, bo wie, że potrzebują tej pomocy, nie? To jest piękne. Dla mnie to jest cudowne. Jeszcze inny wymiar, bardzo ciekawy. Jezus zwraca się poniekąd do kultury greckiej całej, która całkowicie negowała możliwość i sensowność zmartwychwstania ciała, ponieważ byli ukształtowani przez filozofię, która mówiła, że człowiek to jest dusza uwięziona w rubasznym czerepie ciała, że jak już po śmierci raz się człowiek uwolni od tego ciała, to wracać do niego nie ma sensu. Dziwny paradoks, bo ta sama grecka kultura stworzyła kult ciała, kult piękna ludzkiego ciała, nieporównywalny z niczym innym w historii świata, nie? A jednak mieli taki negatywny stosunek do ciała, wykluczali możliwość i sensowność zmartwychwstania czy życia wiecznego w ciele. I tutaj Jezus się zwraca poniekąd do Greków, do pogan wszystkich. Zobaczcie, że jest zmartwychwstanie, nie? Tak, no Bóg kosz Ewangelia zresztą, nie? Muszą zmienić głęboko swój sposób myślenia, nie? Tak. Od korzeni. Radykalnie, powiedzmy. Radykalnie. Nie tylko Grecy, ale Żydzi tak samo. No. Oni wierzyli w zmartwychwstanie, ale pamiętamy z rozmowy Marty z Jezusem, że tak, wierzę, no. Ale gdy będzie zmartwychwstanie umarłych. Tak. Czasem ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. To się dopiero tutaj pokazuje tak bardzo mocno, że on, nie kiedyś tam, ale faktycznie jak to wygląda. To jest zapieczona ryba. Ta pieczona ryba. Już też nawiązuje do innego wydarzenia, kiedy Jezus przygotował w poranek wielkanocny tą ryby. Jeziorze, tak. Na jeziorze, nie? To ona wskazuje na Niego samego, nie? Owszem. Na Jezusa, który przyszedł przez ogień cierpienia. Tak. Jest ta ryba, która oznacza Jezus Boga Syn Zbawiciel. Zbawiciel. Tak. Po grecku ichthys, ryba, daje się rozwiązać jako taki skrót właśnie Jezus Chrystos Theuchios Soter, czyli Jezus Chrystus Boży Syn Zbawiciel. Zdaje się, że w czasach Łukasza już ten akrostych, tak to się chyba nazywa fachowo, ten skrót był rozpoznawany. Funkcjonował jako taki szyfr, znak rozpoznawczy chrześcijan. I do tego nawiązuje Augustyn, który powiedział Pistis Assus, Chrystus Passus, czyli pieszona ryba to Chrystus, który przeszedł przez mękę. Nie? I który staje się dla nas cudownym pokarmem życia wiecznego. Dobrze, ale dzisiaj jest niedziela biblijna. No jest właśnie pytanie, dlaczego dzisiaj mamy tą niedzielę biblijną? No bo Pan Jezus mówi przecież o słowie, które musi się wypełnić. Wszystko było zapowiedziane. Mamy wszystko objawione. Dlaczego to słowo się ma wypełnić?
wypełniło się. No, dlaczego się ono wypełniło? I ma się wypełnić w naszym życiu też, oczywiście. Nie? Dlaczego? No bo to jest no, prawda. Bo tak, kiedyś pierwsze, że... W seminarium, słuchajcie, dajcie mi powiedzieć. W seminarium jedno zdanie mi zapadło, zapisałem sobie nawet w Piśmie Świętym, tylko pierwszym. Dlaczego Pismo Święte jest prawdziwe? Bo się wypełniło wszystko, co było powiedziane. Słowo prawdziwe. Mhm. Bo się wypełniło. To właśnie dlatego, znaczymy słowa, które do was mówiłem, gdy byłem że musi się wypełnić wszystko, co jest napisane o mnie w prawie Mojżesza, tak. W psalmach i prorokach. Tak. Nie? Musi. No bo... Zanim Jezus to powie, tak. Tutaj mamy oświecił ich umysły, dosłownie otworzył ich umysły. Wtedy, prawda? Tak. Wcześniej, kiedy szli ci dwaj do Emmaus, Jezus otwiera im pisma. Tak. W polskim tłumaczeniu wyjaśnia pisma. Otwiera. To samo słowo, to jest jakoś ważne, nie? Bo tutaj tak. Znowu się pismo wymaga otwarcia i otwiera nam je Jezus, który pokazuje, te proroctwa się wypełniły na waszych oczach, w moim życiu, wypełniają się jakby w waszym życiu również. Jezus daje im klucz do zrozumienia pism, opowiadając im swoją historię, że to wszystko, co się z nim wydarzyło, było zapowiedziane, to był Boży plan. A teraz jeszcze trzeba złamać drugą pieczęć w ich głowach, tak, nie? Ich umysł. Otworzyć umysł na rozumienie pisma. Jedno tak. I drugie jest potrzebne bardzo, tak. Żeby doszło do tego spotkania naszego, jakby zapłodnienia naszego tak. Umysłu Słowem Bożym, żebyśmy zaczęli funkcjonować. Bez rozumienia słowa, diabeł wszystko ci porwie, nic nie będzie. Tak. Słowo nie wyda owocu. Ale zobaczcie się. Wejść gdzieś tak. Głęboko w twoje życie. Zobaczcie jedną rzecz bardzo ważna dzisiaj, że pisma, czego potrzebują, tego ciała, do którego, którym spoczną, tak powiem, gdzie ożyją, czyli wspólnoty kościelne, nie? Że Jezus tłumaczy, czyli we wspólnocie kościelnej musimy też otwierać te pisma, to jest najbardziej bezpiecznie. Oczywiście też sami czytamy, zgłębiamy. Ale we wspólnocie jest najbezpieczniej, bo mamy tą gwarancję prawdy, nie? Że nie zbudzisz. A musi się wypełnić wszystko, co jest napisane o mnie, tak. Ale też musi się wypełnić wszystko, co jest napisane o nas. Tak. A o nas jest napisane dużo. Cały Nowy Testament. I Stary też? Stary też. Oczywiście. Ale ja myślę jedną rzecz, że kluczem jest to, że te pisma się muszą wypełnić, że Bóg stoi za nimi. On coś obiecał i dlatego się to musi wypełnić. Bóg jest prawdomówny. Tak, to jest jedna rzecz i musi się to, wypełnić. To, co obiecał, tak. Jaki przygotował plan zbawienia, to faktycznie się musi wypełnić. I dlatego to jest takie ważne. Bo chce nas wprowadzić w ten plan zbawienia. Każde pokolenie na nowo, jak już nieraz mówiliśmy, się rodzi do wiary i to ma być nasza troska. To ma być, to właściwie powinien bo, być wiesz, numer jeden. Bo czasami trochę. Można myśleć, że muszą się wypełnić, ktoś coś zapisał i teraz to się musi wypełnić. Ale my nie jesteśmy ludem księgi. Tak. Że jest coś napisane i teraz się trzymamy jakby litery prawa. Mhm. Nie. To jest słowo, które daje Bóg i On za tym stoi. To jest Jego plan. I On ma coś się ciałem. I On coś obiecał. Tak. I teraz... Dlatego to się wypełnia. I ta Ewangelia jeszcze bardzo mocno znowu podkreśla to, co już wielokrotnie słyszeliśmy w tych dniach, że wiara nie rodzi się z czytania Biblii, tylko rodzi się ze spotkania z Jezusem we wspólnocie Kościoła tak. I to Kościoła, który sprawuje Eucharystię. Tak. Prawda? Tutaj mamy te elementy bardzo mocno pokazane, że w pierwszy dzień tygodnia, właśnie w niedzielę, tego się nie da zastąpić niczym innym. Spotkania z Jezusem, kiedy uczniowie są razem, kiedy rozmawiają o tym, co ich spotkało, kiedy Jezus otwiera nam pisma i kiedy łamie dla nas chleb. Nie? Z tego rodzi się żywe doświadczenie wiary. Jeżeli tak. Ktoś zacznie unikać tych wspólnych zebrań, tak rozumiemy, wiara po prostu Tomaszu, że idzie sobie... Nie miał wiary, to nie.